Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Getonna i tym razem, proszę państwa, test tuningu nowego pojazdu. I zanim zaczniemy, w sumie to powiem wam, o co chodzi z tym pojazdem. Bo tydzień temu tuningowałem go i w komentarzach było: Bachus, nie umiesz tuningować. O, fajny lag. No i trochę mnie to zirytowało, bo jak właśnie sprawdzam opcje tuningowe i wsadzam je, to jest: źle stuningowałeś. Jak nie wsadzam opcji, tuninguję, żeby był pojazd ładny, to jest: nie pokazałeś żadnych opcji. No i jak ja mam? Nikomu nie dogodzisz, wszystkim, znaczy. Będę po prostu robił po swojemu. Jak będę chciał pokazać tuning, to pokażę tuning. Jak będę chciał stuningować ładnie, to stuninguję sobie ładnie. No i oczywiście to jest kwestia sporna, co jest ładnie, bo każdemu co innego się podoba. Na przykład mi się nie podoba to, że mam pada tutaj przed sobą, więc go odłożę. O, widzicie? Dobra, więc 27 opcji. Kurde, każdy ten pojazd z tej aktualizacji ma 27 opcji. I czemu tak powoli mi się to... Czemu? Nic jeszcze nie uploaduje. No nie! Czemu takie lagi są? Czy to przez to, że jest sesja publiczna? Mam nadzieję, że nie. Zderzaki, przenieść zderzaki. Mam nadzieję, że to się uspokoi zaraz. O, no i właśnie tego nie lubię akurat. Że ma takie, kurde, płetwy. Ale ten agresor jest całkiem niezły. Kusi. Na razie go sobie zamontujmy, ale zobaczmy inne opcje. I może klawiaturę dam dalej, żeby za bardzo w nią nie napieprzać. Co prawda nie będzie mi wygodnie za bardzo, ale niechaj tak będzie. Tylne zderzaki, zobaczmy sobie, jakie są. Okej, w ten sposób to się prezentuje. Właśnie, ja bym chciał bardziej coś takiego. Zderzak aero, no i mamy. Dalej, silnik. Blok silnika, nie, rozpórki, nie, ulepszenia silnika, to bierzemy na maksa. Reszty nie sprawdzam, ponieważ są to opcje, które są tam w środku, pomijając tą opcję. Ta akurat jest na zewnątrz, ale ta fabryczna jest spoko. No bo zobaczcie, blok silnika, no co mi to da? I tak tego nigdy nie otworzę, nie oszukujmy się. Wydech. O, no i to akurat jest bardzo fajna sprawa, chociaż tutaj lekko mi się to psuje z tym... Aha, dobra, to akurat już bardziej pasuje, na przykład te. No bo to jest z boku, czy co? Ta, boczne wydechy. Nie no, ja chcę, żeby tutaj te luki wypełniało. Nadkola. Okej, tego już wiem, że nie będę montował. Ale pokażę opcje, jakie są. No i tyle. Maska, zapięcia maski. Coś mi właśnie, kurde, nie pasowało. Bierzemy to. Ale inne opcje sobie zobaczymy. Tak, myślałem, że takie są. W ogóle nie mam pojęcia czemu. Po co? Takie, kurde, okrągłe te dziadostwa. Ale niech będą. Maska. Bym chciał właśnie dać coś takiego, ale to jest jakoś, kurde, strasznie wystające. Mimo że ten wlot jest mały, tak wystaje strasznie. Aha. O, to jest spoko. Ale wciąż to za bardzo wystaje moim zdaniem. Ale fabrycznie też wystaje. Po prostu taki jest. Dobra, więc my bierzemy sobie... Kurde, nie ma tej opcji, ale bez tego czarnego dziadostwa, tego garbu, chyba nie, więc biorę to. I powiedzmy, że jest w miarę okej, ten wlocik. Dalej, klaksony, nie, wnętrza, no, wskaźniki, tego typu sprawy. Mech, światła. Dajmy sobie reflektory ksenony, akurat tu będą pasować moim zdaniem. Zestawy neonowe, oczywiście tego nie bierzemy. Oznaczenia. Biały pas, czarny pas. Czarny pas, da się coś dopasować. Podwójny czarny, też w sumie spoko. Coś takiego, co mi się kompletnie nie podoba. To jest oznaczenie ze szybkich i wściekłych. Tylko czemu, kurde, na tym pojeździe? Bez sensu trochę, ale okej. Znaczy, spoko, że to jest. Ale nie chcę tego. Więc coś musimy z tym białym pasem zrobić. Albo z tym. Nie, to mi nie pasuje. Czarny... Chociaż ten spoiler będzie mi, kurde, da się go zdemontować. Dajmy czarny pas. Żaluzje. Kurde. I to jest w sumie spoko opcja. Bo żaluzje są spoko na robienie tych misji z warsztatu. Bo tam strasznie do nas prują, więc każdy pojazd, który ma żaluzje i jest tutaj na zasłonie przynajmniej z jednej strony, jest spoko. Więc fajnie, że taka opcja jest, ale z moim oznaczeniem to się psuje, więc tego brać nie będę. Lusterka. Lusterka dajmy w kolorze zwykłym pojazdu. Butniki. Chlapacze, no raczej nie. Tablica, dajmy sobie czarną. O, w sumie pasuje czarna teraz. Lakierowanie zaraz, dach. Nie.
progi. Nigdy nie skumam tych naklejek. Co w tym takiego fajnego jest? Te progi są spoko, ale zobaczmy jeszcze inne. No w sumie te też są spoko. Dajmy te, progi GT. Spoczko są. Spoiler. O! Tego właśnie potrzebowałem. Kaczy spoiler. Ale jest też opcja, że możemy zamontować coś innego. To nie, zbyt długie to jest. Ten spoiler nie ma tragedii, ale wciąż to się kłóci z moim oznaczeniem. No, więc ja chcę właśnie lotkę. Taką zwykłą, malutką i jest spoko to. Więc mamy kaczy spoiler. Pasy przeciwsłoneczne. Nie. Zawieszenie, dajmy sobie go na sam dół, czy nie? Nie, nie będę go obniżał, bo potem jest problem z kurde sterowaniem tym pojazdem. Strzelanie biegów na maksa. Bagażnik, kolor drugi, nie. Turbo, bierzemy, oczywiście, to jest bardzo ważne. Często sobie pytacie właśnie, czy tuning turbo coś daje, kiedy przyspieszenie jest na maksa. Uwaga, uwaga, tak. Paski w GTA nic nie znaczą. Koła, rodzaj kół. No i właśnie muscle. Standardowo są chromowane, mi to kompletnie nie pasuje. Więc zmieńmy na coś innego. Jednak muscle są słabe, to może sportowe. Albo uliczne, kurde, spróbujmy uliczne, albo na tor. Uliczne. Zawsze mam problem z felgami. Dajmy te. I dajmy je na czarno. I powiedzmy, że jest w miarę okej. Szyby możemy sobie lekko przyciemnić, ale jeszcze zabawa z kolorkiem by się przydała. Co prawda ten zielony jest starszy, jest spoko, mi się podoba, ale zmieńmy go. Zmiana dla zmiany. Ej, w sumie? Ej, biały? O kurde, jaki zajebisty jest! Fiolet? Nie. Ale w tym białym jest zajebisty moim zdaniem. Niebieski nie bardzo. No zielony wiadomo, że spoko. Znaczy... na tym pojeździe przynajmniej. dalej, różowy, nie bardzo. Dobra, wyjeżdżamy. Biały, spoko, mi się podoba. Co prawda do Mastercara biały to się rzadko raczej spotyka. W sumie czy rzadko? Nie no, raczej rzadko. Ale kurde, tu mi pasuje to strasznie. Bo to jest Mastercar jakby co. Proszę bardzo. Spoczko. Jeszcze jeden dominator wejdzie do gry. Dominator? Nie. Czy się nazywa dominator? Nie, dominator już nie. Jeszcze jeden... Kurde, czemu tu leży trup? Dobra, tak czy siak, jutro będzie materiał na temat... nie, jutro? Pojutrze. Będzie materiał na temat wszystkich rzeczy, na które czekamy, bo tam jeszcze jest dużo innych rzeczy, o których wam nie powiedziałem. Pomijając pojazdy, pomijając te dwa napady, to jeszcze są inne rzeczy, na które czekamy i zrobimy sobie jutro, znaczy pojutrze o tym materiał. Jutro będzie co nowego ekstra, w takiej ciekawszej formie moim zdaniem, ponieważ do co nowego wrzucimy kilka innych rzeczy, które są nawet nie powiązane z GTA, ale chcecie o tym wiedzieć po prostu. A to będzie takie szybkie 2 minuty max, więc nikomu to nie będzie wadzić, a jedynie może komuś pomóc. Więc lekko ulepszymy co nowego ekstra, że tak to powiem. Dobra, i tyle. Jakby co, ten pojazd chyba nie jest zbyt dobry. Z tego co wiem, nie słyszałem żadnych takich opinii na temat tego pojazdu, że o, czekamy na niego, ponieważ będzie totalnym kozakiem. Z tego co wiem, totalnym kozakiem będzie Sultan Classic, ale w jakiejś... Jak się nazywa ten pojazd? Sultan Dominator Classic? Kurwa, czekajcie, bo... O, ktoś mnie chyba zabił. No, nawet nie widziałem kiedy. Takie są roki grania na publicznej sesji. Ale, wracając. Sprawa jest taka, że właśnie nie pamiętałem, jaki to jest pojazd, bo Sultan Classic już jest, ale to będzie Sultan RS Classic. I z tego co słyszałem, jest to najlepszy pojazd, jeżeli chodzi o VMAXa, na tym glitchu z oponami. To właśnie on będzie najszybszy. I tyle, więc ja się z wami, proszę państwa, żegnam. Widzimy się jutro, pojutrze, jeszcze dzisiaj w sumie 2 razy, więc tyle. Siemano, cześć. A. Dobra, masz farta. Elo! Czas w sumie.